Tak, chodzi. Witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Marcin. Dzisiaj przedstawię wam wędeczkę, którą sobie niedawno zakupiłem. Jest to wędka Sandcroya Acon. Wędka jest opisana Bans and Troll. Właściwości takie jak rzuty jakimiś obrotówkami, blachami i wobblerami, więc sprawdzimy, czy ona się będzie nadawać. Wędka jest w oznaczeniu ECC70MHM, a więc tak, to jest wędka o długości 2,13 cm. Wyrzut tej wędki to jest od 14 aż do 85 gram. Także wędka bardzo uniwersalna. Sprawdzimy, zobaczymy, czy się nadaje do różnych metod łowienia, nie tylko do trollingu. No i na razie tylko pokazuję wam tą wędkę. Mam nadzieję, że dogram coś z tą wędką w roli głównej, jakby cię ciągała konkretne ryby. A więc lecimy dalej. Teraz wam pokażę tą wędeczkę, jak się zachowuje w trollingu z takim wobblerkiem. Spuszczamy. Tak się zachowuje. Dobra, a więc zakładam taką, mam woblerka 14 gram. Muszę sobie ustawić amulet. I pierwszy rzut wykonany. O, miałem branie. Wobler ma 14 gram, lata dosyć daleko z tej wędeczki, więc pozytywny plus. Teraz zobaczymy, jak ta wędka się spisze do większych obrotówek. Co my założymy tutaj? Damy piąteczkę pontona.
No. Pięknie rzuca. Jest. A tak chodzi ten drakik. Draczek? Dalek. Ja tu jestem. Pięknie pracuje. O, wyczepił się. Ale piękny. Piękny. Dobra. Czekaj, najpierw w rybę weźmiemy. O, ten jakiś taki. Już się? No. I wypuszczamy zwierzaka. A ile będzie miał? Ja tu wezmę kamerkę. O. 70. 70. No może nie cała. Nie cała, 69. Tego. Także wędka przetestowana. Wędka wszczona, gratuluję. Jest super.